Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie będą promowane w Czechach. Znajdą się w ofercie turystycznej czeskiego regionu Bromowsko. W ramach współpracy Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie zyskają promocję na terenie całej Republiki Czeskiej. Na wieży Zamku Grodno została podpisana umowa partnerska między Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu i czeską organizacją turystyczną SDM Region Brumowski. Do podpisania umowy podeszliśmy bardzo kreatywnie i niekonwencjonalnie, ale współpraca i promocja w czasie bogatej oferty turystycznej, szczególnie pod kątem turystów zagranicznych, wymaga właśnie takiej kreatywności i zaangażowania. Czeski partner jest jednym z najbardziej aktywnych i skutecznych w zakresie promocji regionalnej w Czechach, dlatego cieszymy się, że chce pomóc nam w wejściu na rynek czeski, twierdzi Paweł Brzozowski, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Skuteczność działań SDM Brumowska potwierdzają inwestycje w bazę turystyczną, wykonanie w ostatnich latach przy wsparciu środków europejskich, m.in. rewitalizacji barokowego zabytku narodowego Klasztor Brumow, czy powołanie w ostatnim okresie Narodowego Geoparku Brumowsko, który ma aspiracje do stania się geoparkiem UNESCO.